Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Trudno się dzisiaj jeździ po Warszawie. W ostatniej chwili wpadł do naszego studia. Dzisiaj tak. Dzisiaj jest troszkę amagedon komunikacyjny. Panie pośle, czy jeśli pojawi się wniosek o Komisję Śledczą w sprawie afery taśmowej, Prawo i Sprawiedliwość poprze ten wniosek? Pani adakta, będziemy się przyglądali treści wniosku, natomiast rozumiem, że to będzie wniosek Platformy Obywatelskiej, no, Koalicji była Obywatelskiej. Zapowiedź. Po wczorajszym ujawnieniu zeznań świadka według Donalda Tuska, bardzo wiarygodnego pana Marcina W., gdzie ten świadek mówi wprost o tym, że przekazywał, czy jemu przekazywano, on przekazywał E, Tor z pieniędzmi, e, Reklamówki z jednej z sieci handlowych. Tu jestem troszkę zaskoczony, bo myślałem, że będzie to inna sieć handlowa, a nie portugalska, tylko niemiecka, no, Ale no, pan było, dopełniłoby ale to Pan całości jest. A nie, e, tego wszystkiego, ale to jest to, poza tym żartem, Panie redaktor, to jest bardzo poważna sprawa w tym to momencie. To jest poważna sprawa, ponieważ ale dotyczy prokuratura? to syna mhm. wtedy. Obecnego premiera. Jasne, ale prokuratora ma od jakiegoś czasu te zeznania. No. I, te, I prowadzi śledztwo, i prowadzi, i prowadzi śledztwo. postępowanie. Więc tutaj, panie redaktor, też trzeba pozwolić na Czyli to, aby uważa, że to organy być... ścigania prowadziły swoje postępowanie dalej zgodnie z tym, jaką mają procedurę. Natomiast w tej kwestii to oczekujemy dzisiaj wyjaśnień. Możemy powiedzieć tak, panie No wiecie są takie bzdury, Donaldzie słyszymy. Tusku, na ile to jest wiarygodny dla pana świadek, a na ile to jest niewiarygodny dla pana syna? No bo tutaj y, chyba w rodzinie się zeznania rozjechały. W każdym razie nawet publicyści, którzy y, no, nie są y, osobami, które sympatyzują z platformą, y, z... zaraz, już, już pomyliłam. W każdym razie tacy, tacy publicyści, którzy chętnie przyczepiliby się, mówiąc kolokwialnie, do platformy, y, no podają wątpliwość wiarygodność tego świadka. Więc może tym bardziej ta komisja śledcza nie byłaby to odrzucić. Nie, tak to, ale jeszcze raz powtarzam, postępowanie w prokuraturze trwa. Więc co do e, tego świadka czy do, do tej sprawy, to cały czas wyjaś... rozumiem, że postępowanie wyjaśniające trwa i e, przypominam, że te zeznania zostały złożone chyba pod koniec 17 roku, 2017. To długo trwa to postępowanie. Widocznie jest to dosyć e, skomplikowana sprawa i dosyć poważna i rozbudowana. Jeśli dotyczy, jeszcze raz powtarzam, to dotyczy sprawa syna, wtedy premiera, a teraz byłego premiera ten Donalda Tuska. Dotyczy, ten, ten, ogóle, ten fragment zeznań dotyczy, bo w ogóle to dotyczy, dotyczy, tam jest wiele wątków. Czasu, ten, gdy, bo gdy premierem był e, Donald Tusk, a mhm. jego syn przyjmował według tych zeznań w reklamówce 600 tysięcy euro. Znaczy, tam widzę, że w Platformie Obywatelskiej to taka tradycja, bo to już od czasów KLD, kiedy mówiono, że przewożono im w reklamówkach pieniądze z Niemiec, to teraz platforma, czyli jaki ojciec, taki syn. Panie profesorze, ja poproszę o jasną odpowiedź. Będzie wniosek, będzie, będzie poparcie. Nie będziemy się prawa, przyglądać temu wnioskowi. Ale czemu przyglądać? Zobaczymy, jak będzie skonstruowany. Ale jeżeli będzie skonstruowany w ten sposób, że żaden wątek nie będzie pominięty. To wtedy będzie decyzja polityczna. W tej chwili czekamy, jeśli będzie złożony, rozumiemy, że będzie obejmował też tę sprawę reklamówki z pieniędzmi. 900, 600 tysięcy euro w tej chwili, patrząc po kursach, to jest około 3 milionów złotych. Nie są to drobne pieniądze. Ja rozumiem i wtedy, jeśli będzie. Ten wniosek obejmował i ten wątek, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość jest będzie bardziej na tak. Panie <grym> się przyglądać temu. Będziemy się przyglądać i wtedy będzie decyzja polityczna. W tej chwili nie ma tematu, nie ma wniosku, natomiast sprawa znaczy, jest, jest, ponieważ sam Donald Tusk jeszcze dwa dni temu piał zachwyty nad wiarygodnością świadka Marcina W. A dla pana on a jest wiarygodność. Panie redaktor, ja tam nie mam, a dla mnie jest ani zimny, ani gorący. To są to. Tak tę sprawę zostawiam ocenie prokuratury niezależnym organom śledczym. Panie pośle, od kilku dni prasa i opozycja alarmują o tym, że Polska nie dostanie pieniędzy nie tylko na realizację Krajowego Planu Odbudowy, ale także ogromnych sum z Funduszu Spójności. Politycy PiSu z rządu oraz partii zapewniają, że nie ma żadnych oficjalnych sygnałów z Komisji Europejskiej, że tak może się stać. Czy mimo wszystko nie powinny zostać podjęte ze strony rządu czy polityków brukselskich Prawa i Sprawiedliwości jakieś działania wyprzedzające, żeby zasięgnąć języka, sprawdzić jak jest, bo może jednak coś się szykuje i ten cios może nadejść nagle. Pani redaktor, rozmowy cały czas trwają z Komisją Europejską. Prowadzą je osoby do tego upoważnione z rządu, Teraz do tych rozmów został włączony po nominacji pan Szymon Szynkowski Welseng, minister Szymon Szynkowski Welseng. Więc tutaj, z naszej strony, hmm, sprawa jest pod kontrolą. Natomiast nie ma takich sygnałów, nie ma żadnych oficjalnych pism, ani żadnych oficjalnych stanowisk. Jeszcze raz powtarzam, nie było ani żadne oficjalne stanowisko, ani żadne, a tym bardziej nie było tego sformułowanego w formie pisemnej oficjalnie, do, żeby przyszło do. Strony Polski trafiło takie pismo, więc w tej chwili jest to fakt medialny i yy, 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 rozmowy trwają. My jesteśmy w trakcie rozmów. Yy, pierwsza transza, mała, chociaż mała, można powiedzieć, mała transza, trafiła już do Polski z tego głównego funduszu budżetu na tak zwaną pomoc techniczną, funduszową. I czekamy na kolejne, a w trakcie tego, oczywiście, jesteśmy w kontakcie ale z Komisją rozumiem. Europejską, więc nie ma tutaj zagrożenia. Nie czekamy z założonymi rękami. Nie czekamy z założonymi rękami i nie ma w tej chwili zagrożenia. Oczywiście pomijam tutaj z boku, stawiam sprawę KPO, ale w tej kwestii podejmowane są też inne działania. Zresztą ostatni wywiad e, e, chyba jednego z dziennikarzy stacji komercyjnych, który, za którego zlałam się na niego fala hejtu, bo ujawnił prawdopodobny plan według strony opozycyjnej, jakby to miało wyglądać, że już wspominany dzisiaj Donald Tusk jedzie do Brukseli i załatwia przed wyborami pieniądze z KPO. To znaczy, że ta sprawa jest polityczna, bo jeśli rozumiem, trzymane jest na sygnał Donalda Tuska, bo... Nie, nie do końca rozumiem to, ale mamy nadzieję, że tak nie jest ze strony Komisji Europejskiej i yy, yy, także sprawa KPO będzie rozstrzygnięta w tym roku, na przełomie roku. Niedługo będzie złożony wniosek o pierwszą transę. Jeszcze w październiku? Tak, tak, mam nadzieję, że tak w październiku. Panie pośle, politycy lewicy wybierają się tak. do Brukseli, żeby, jak mówił Włodzimierz Czarzasty, uspokoić nastroje po stronie Unii Europejskiej. Jeżeli są za ostre i powiedzieć, pamiętajcie o tym, że w Polsce, że w Polsce pieniądze się należą bez względu na to, jaki rząd w tej chwili rządzi. Zrobimy wszystko, żeby te pieniądze do Polski trafiły. Mówił wczoraj wieczorem w gościu wydarzeń lider Nowej Lewicy. Jak Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje te deklaracje? deklaracje? Nie, tak, tak. Każda tego rodzaju aktywność jest pozytywnie oceniana, ale tutaj panu przewodniczącemu temu Yy, tak delikatnie zasugerował, że powinien zacząć najpierw od jednego z europosłów, który jest z jego ugrupowania, pana Biedronia, który był autorem kilkunastu rezolucji, yy, mhm. które yy, miały na celu skłonienie Komisji Europejskiej. Do tego, aby te pieniądze do Polski nie trafiły. Więc, jak zamiast, zanim pojedzie do Brukseli, może najpierw na miejscu porozmawiałby ze swoim EL-posłem, panem Biedroniem. Czy Prawo i Sprawiedliwość chce ustawowo zwiększyć liczbę okręgów wyborczych? Czy państwo tylko rozważają, czy pracują nad projektem nowelizacji kodeksu wyborczego w tej kwestii? Pani redaktor, w tej kwestii nie ma. Żadnej decyzji politycznej, nie ma żadnych prac legislacyjnych. Natomiast były oczywiście różne dywagacje, rozważania w no regionach eksperckich Ale politycznych. całkiem niedawno nawet mówił o tym w poławach prezes Jarosław oczywiście, Kaczyński. Dlatego o tego mówię o rozważaniach i o, o wioskach kościelnych zdaje się, czy, czy miejscowościach. Ale to mówimy kościelnych. o komisjach wyborczych. Mhm. To mówimy już o innej kwestii, gdzie. Czyli to można bez, bez zmian to zrobić. Jest, tak? To jest inna to kwestia. PKB tak, to decyduje. może być. To jest, nawet nie PKW, pani redaktor, to decyduje też, bo o posiedzeniach, mhm. bo o miejscach na komisje wyborcze, gdzie komisje wyborcze mogą mieć swoje siedziby, to decydują też samorządy. Jasne, więc... ale, gdyby, ale gdyby zapisać w ustawie jakiś algorytm, no to tak, może by byłoby to, to, to łatwiejsze. To jest kwestia zmiany algorytmu, tylko i wyłącznie zmiany algorytmu, jak, jaka liczba wyborców powinna przypadać na daną komisję wyborczą, więc to jest... Oddzielna sprawa, natomiast jeszcze raz powtarzam, nie ma żadnej decyzji politycznej ani prac legislacyjnych nad zmianą liczby okręgów wyborczych do Sejmu. A jeśli chodzi o to, o czym rozmawialiśmy już chyba ze dwa razy w tym studiu, czyli o, o pomysł, żeby, żeby liczenie głosów jakoś usprawnić też ustawowo, czy to państwo. Na trwają prace legislacyjne i mam nadzieję, że niedługo będzie tego efekt w postaci nowelizacji, bo tutaj akurat jest potrzebna nowelizacja kodeksów wyborczych. Panie pośle, czy decyzja o waloryzacji 500 plus zapadła? Polityczna? Nie ma żadnej decyzji politycznej, nie ma żadnych w tej o tym, nie ma żadnych rozmów ani decyzji politycznej o waloryzacji 500 plus. O tym trzeba nawet nie, 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 ma, nie ma rozważań. Nie ma rozważań, nie rozmawiamy o tym. Bo problemu. to znowu się odwołam do słów y, 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 pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który no, podczas spotkań <krym> dawał takie nadzieje, redaktor, że być może coś się w, wydarzy. W trakcie spotkań, bo jestem na tych spotkaniach, jeżdżę z panem prezesem. Też y, pan prezes jasno podkreśla, że y, naszym celem i to, co gwarantujemy, to jest minimum utrzymanie tych obecnych programów społecznych, które zostały wprowadzone przez prawo i sprawiedliwość, a y, nie było tam dywagacji o y, ewentualnych waloryzacjach czy w tej chwili o zmianach w tych programach, więc jeszcze raz powtarzam, nie ma żadnej decyzji politycznej ani rozmów w tej kwestii y, w, gru, w, gru, w gronie, y, tak powiem, kierownictwa. Czy Państwu jeszcze zależy na Pawle Kukizie i jego małej grupie w Sejmie? Panie Doktor, zawsze nam zależy. Na dobrych ludziach nam zawsze zależy, a Paweł Kukiz A jemu da, zależy takich na sędziach pokoju. zależnie zależnie się na zalicza zalicza nam też też na tym zależy. zależy. raz raz y, temat temat pokoju. Jest kontynuowany i będzie i mam nadzieję, że znajdzie pozytywny efekt w postaci uchwalenia ustawy w Sejmie. Ale to jest tylko nadzieja czy decyzja polityczna? Robimy to. Nie, decyzja Robimy polityczna, panie redaktor, tak, tak. Oczywiście ja mogę tylko potwierdzić, że jest taka decyzja polityczna i mam nadzieję, że ta decyzja polityczna zostanie niedługo zrealizowana w Sejmie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, Baden Michimicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, panie redaktor, dziękuję państwu. Spokojnego dnia jeszcze.